Już na dniach do gry trafi kolejna wielka współpraca, dzięki której dostaniemy nowe skiny, pojazdy i może nawet jakieś nagrody. Pewna darmowa nagroda będzie dla was dostępna już od dnia jutrzejszego i będzie mógł ją zdobyć dosłownie każdy z was oraz mamy pierwsze nagrody za oglądanie turnieju FNCS. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny jak Kod Miigao i witam was na kolejnym filmie z darmowych nagród. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na prezent za 300 V-dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za 300 V-dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod Kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać wasz nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od tematu kolejnych zmian i nowości, jakie nadchodzą do trybu LEGO, ponieważ w ostatnich dniach już poznaliśmy ogrom nowości, a to co dałem wam do tej pory to jeszcze nie wszystkie, które trafią do gry. Cały ten temat ponownie został podany przez tego samego Likera na Twitterze, który wstawił nam dokładnie coś takiego i możemy się z tego dowiedzieć, że twórcy gry poza nową klasą broni riftowych pracują nad jeszcze jedną, czyli legendarną klasą broni. W jego poście możemy dowiedzieć się, że klasa ta będzie obejmowała takie przedmioty jak miecz długi, młotek, kusza, siekiera, kilof, łopata oraz tarcza i do całego postu dostaliśmy filmik przedstawiający przedmioty, o których on tam właśnie wspomina. Jednakże to jeszcze nie koniec, ponieważ otrzymaliśmy kilka szczegółów na temat przedmiotów riftowych i ta sama osoba dała nam znać, że tak wygląda maszyna, którą będziemy mogli stworzyć i to właśnie w niej przerobimy rudy na sztabki riftowe. Żeby to było mało, dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądała sama ruda i macie ją widoczną dokładnie tutaj i w poście możemy przeczytać, że będzie można ją wydobyć w nowych jaskiniach szczeliny, co oznacza, że do tego trybu zostaną dodane kolejne nowe jaskinie. Prawdopodobnie, co jeszcze nie jest potwierdzone, do gry może trafić również nowy biom, ponieważ raczej wątpię, aby Fortnite wcisnął gdzieś te obecne kopalnie, tym bardziej, że na wyspie LEGO znajduje się już sporo kopalń, więc będzie tam naprawdę bardzo mało miejsca. Obecnie jednak temat ten nie jest potwierdzony i większe szczegóły w tym temacie dopiero poznamy, ale patrząc na to, że dostaniemy brutala szczeliny i te wybuchowe stworki z szczeliny, to można się spodziewać, że będzie też ten biom, ale to dopiero zobaczymy. Jeżeli chcecie poznać pozostałe zmiany i nowości, jakie trafią do trybu LEGO, to polecam zobaczyć dokładnie ten odcinek tutaj, ponieważ przedstawiłem tam wszystkie pozostałe zmiany, jakie mogą pojawić się w grze zaraz po następnej aktualizacji. Kolejnym tematem, jakiego dzisiaj sobie poruszymy, będą kolejne darmowe nagrody dla graczy, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w plikach gry, a o nich wam nie wspominałem i są to nagrody z nadchodzący turniej FNCS, lecz na początku małe przypomnienie. A dokładniej, nie wiem czy każdy z was wie, ale już dokładnie jutro każdy z was będzie mógł wziąć udział w pewnym turnieju, w którym do zdobycia będziecie mieć darmową nagrodę, która powiem szczerze będzie bardzo fajna i warto sobie ją odebrać. Jak jeszcze nie pamiętacie, to jakiś czas temu informowałem was, że w styczniu w grze odbędą się turnieje pucharu rankingowego, które pierwszy raz pojawiły się w poprzednim OG sezonie i dzięki tym turniejom gracze są w stanie otrzymać darmową parasolkę. Sam turniej na całe szczęście nie polega na tym, że musicie zająć wysokie miejsce, aby odebrać darmową nagrodę, tylko wystarczy wejść do niego, uzyskać przynajmniej 75 punktów, co jest dosłownie banalnie i to banalnie proste i dostajecie właśnie tą oto parasolkę. Ja sam w poprzednim sezonie, gdy był ten turniej, zdobyłem ją tylko w jednym meczu i w tym sezonie teraz też postaram się ją zdobyć i co ciekawe przedmiot ten będzie swojego rodzaju specjalny, bo jako jedyny będzie miał kilkanaście wariantów swojego ubioru. Według Likera Fire Monkey'ego parasolka ta będzie pozwalała wam wybrać wariant w oparciu o waszą rangę i czym wyższą rangę zdobędziecie na grach rankingowych, tym lepszy styl parasolki będziecie mogli odblokować, a wszystkie style macie widoczne teraz na ekranie. Jak widać parasolka będzie miała dokładnie 8 edycji styli i to, którą rangę wbijecie w tym sezonie na koniec, taki styl końcowo odblokujecie i pamiętajcie, że jeżeli sezon ten zakończy się i nie wbijecie Unreala, nie będzie można potem już jej po prostu zdobyć. Tak więc będziecie mieć taką dodatkową motywację, aby spróbować wbić najwyższą rangę w obecnym sezonie. I co ważne, sam turniej, o którym jest tutaj mowa, na początku będzie na trybie solo, potem kolejnego dnia będzie na duo i dopiero potem na oddziałach. Dlatego też, jeżeli nie dacie rady jutro wbić, to będziecie mieć również okazję zdobyć ją później ze znajomymi i pamiętajcie, że żeby wziąć w nim udział, musicie mieć dwuetapowe logowanie konta, 15 poziom konta Fortnite i jakąkolwiek rangę na trybie rankingowym. Jeżeli spełniacie spełniacie wszystkie te wymagania, to się nie zastanawiajcie, tylko bierzcie w tym udział, a skoro mowa tutaj o nagrodach, to sobie przy nich pozostańmy, ponieważ poznaliśmy kolejny przedmiot, jakiego niebawem będziecie mogli wszyscy odebrać. A dokładniej, jakiś czas temu informowałem was, że w tym sezonie w grze odbędą się ponownie kwalifikacje do wielkiego turnieju FNCS, które najprawdopodobniej odbędą się na koniec obecnego sezonu, lecz obecnie nie znamy jego dokładnej daty, kiedy się on odbędzie. Według informacji na stronie szczegóły na temat daty turnieju i całej tej reszty poznamy w styczniu, więc Fortnite ma jeszcze czas, aby poinformować nas o tym, kiedy będzie ten turniej, ale co ważne, w tym turnieju za jego oglądanie macie darmowe nagrody. Przeważnie gracze byli w stanie zdobyć darmowy plecak, emotki rzucane, ekrany ładowania, sztandary i takie mniejsze darmowe nagrody. I co ciekawe, my gracze znamy już, można powiedzieć, pierwszą i tak naprawdę najlepszą nagrodę za ich oglądanie. Według informacji, jakie widnieją na stronie Fortnite GG, w zakładce z przedmiotami, które wyciekły, w plikach gry 7 grudnia pojawił się dokładnie taki plecak, którego macie widocznego teraz na ekranie. I to właśnie ten plecak prawdopodobnie będzie dla was za oglądanie. Będziecie mogli go zdobyć za darmo na swoje konto za właśnie oglądanie transmisji z tego turnieju i tak jak wspomniałem wam chwilkę temu, nie wiemy jeszcze, kiedy to wszystko będzie miało miejsce, tak więc na szczegóły musimy sobie jeszcze poczekać. Wydaje mi się osobiście, że szczegóły na temat jego daty pojawią się wraz z wydaniem kolejnej aktualizacji, ponieważ Fortnite wyda w tym czasie kolejne przedmioty, które będą tam dostępne do odebrania, lecz mogę wam powiedzieć, gdzie będziecie mogli je zdobyć. Jeżeli będziecie chcieli oglądać rozgrywki z tego turnieju i zdobyć nagrody, to wystarczy, że w trakcie trwania turnieju na koniec tego sezonu wejdziecie na mapę na lądowisko Legend na kreatywnym i tam będziecie musieli oglądać turniej przez 30 minut. Obecnie jednak nie znamy jeszcze szczegółów i ja postaram się was o wszystkich szczegółach, jakie będą pojawiały się w tym temacie, informować na bieżąco, ale spokojnie, bo przed nami jeszcze jeden naprawdę bardzo ciekawy temat. Teraz jednak powiemy sobie trochę o pewnej nadchodzącej współpracy, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a i najprawdopodobniej zostanie ona wydana albo w jakichś najbliższych dniach, albo po kolejnej aktualizacji i jest to współpraca do trybu wyścigowego. Cały ten temat został podany przez Likerashino na Twitterze, który dał znać, współpraca Fortnite'a z Formułą 1 obejmuje aż 10 skórek, z których wszystkie są obecnie zaszyfrowane, a do postu dodał zdjęcie kilku z nich i tak będą one wyglądały. Skiny te trafią do sklepu z przedmiotami, a poza nimi gracze otrzymają jeszcze dodatkową lotnię oraz kilof, które też będą dostępne w sklepie i wydaje mi się osobiście, że współpraca ta zostanie wydana jakoś w najbliższych dniach z jednego prostego powodu. Jak jeszcze nie pamiętacie, to w ostatnich dniach pojawiło się ogrom informacji na temat nowych samochodów, jakie trafią do trybu wyścigowego i jestem pewny, że niektóre z nich trafią po nowej aktualizacji, więc wtedy też będą mogły pojawić się te oto skiny. Poza tym możemy się również spodziewać, że jak przy każdej takiej współpracy gracze otrzymają jakieś dodatkowe nagrody na konto, tym bardziej, że w trybie wyścigowym już dostajemy nagrody za wbijanie rangi, tak więc jest to bardzo możliwe, a szczegóły w tym temacie dopiero poznamy. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!